Ciąg, Rydzyk się pomylił, nie ten suwak, nie ta konsoleta. Jak minął dzień, miał być ksiądz, ojej. Co się stało z naszym komputerem? Krawczyk i nie ma Krawczyka. No, patrz. Miał być Krawczyk i nie ma Krawczyka. Judoka Robert Krawczyk z sukcesami, praktyką trenerską. No bardzo dobrze, coś robi, bo by Biblię czytał, ale jak ona nie cytaty, nie pisaty, nie kumaty już. Parę tych medali nazdobywałeś. Wypadły z Biblii, wiesz, to wszystko sprawka szatana, bo wiesz, jak Pan Bóg jest czymś obcym. Dla Izraelitów kiedyś Pan Bóg był bardzo blisko, ale potem tym Izraelitom Pan Bóg wypadł z głowy. Znam swoje miejsce w szeregu i wiem, że nade mną są nasi mistrzowie, którzy byli przykładem dla mnie. I na moje nieszczęście oni wcześniej też wyjechali za granicę. I ten kontakt był sporadyczny, ale jeżeli ja pamiętam siebie jako dziecko i moi idole pojechali w świat, to zawsze patrzyłem, co robią, zawsze szukałem z nimi kontaktu. Twoim idolem był Waldemar Legień? Oczywiście, wywodzi się z mojego miasta, z mojego klubu. Ale również później miałem styczność z Januszem Pawłowskim, oczywiście Paweł Nastula. No to są ogromne gwiazdy, które były dla mnie zawsze wzorem i przykładem do naśladowania. Mimo tych medali, które udało ci się nazdobywać, to nigdy nie udało ci się stanąć na olimpijskim podium. Tak jest, to było marzenie, które tylko nie udało mi się spełnić. Ale blisko było. Jeżeli już się znamy z tym, że jest tylko tej czołówki, zna się, że przecież mogę z nimi wygrać, wygrywam z nimi, tak? Rzucam ich na randori, na jakichś turniejach potrafię z nimi wygrać, więc czemu nie? No i rzeczywiście ten takie niespełnienie pozostaje. Ale jakoś się tam spełniam w roli trenera teraz. Nie zdobyłeś medalu olimpijskiego, ale jako trener, tak, szkoda, że nie dla Polski. No właśnie, szkoda, że nie dla Polski. No, miałem przyjemność bycia w teamie trenerów, można to tak nazwać, którzy wypracowali ten sukces tego zawodnika, gdy Van Tichel. Byłem wśród trenerów, którzy zajmowali się nim i udało mu się zdobyć ten upragniony medal olimpijski. Czy wiesz tak, że ten kawałek medalu to jest twój? Bardzo malutki. Nie, oczywiście ja pracowałem tylko 3 lata z nim i oczywiście, że na sukces taki to jest praca jego trenera klubowego, jego przygotowanie motoryczne. I ja byłem, można powiedzieć, takim tylko dopełnieniem tego wszystkiego, ale bardzo się cieszę, że byłem częścią tego zespołu. Jak widzisz swoją przyszłość trenerską? Belgia? Polska? Może zupełnie inny kraj? No, nie ukrywam, że po Igrzyskach Olimpijskich tych propozycji było sporo. Oczywiście głównie z zagranicy, ale na razie pozostałem w Belgii. Sytuacja nie jest jeszcze do końca klarowna. Mamy jeszcze tam pewne rzeczy i trudno powiedzieć, czy wrócę do kraju, czy będę kontynuował karierę trenerską za granicą. I to już wszystko w naszej audycji. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia kilka minut po 21.30. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Zdystansował się od sugestii, że mógłby w znacznym stopniu zestroić swoją politykę z państwami Grupy Wyszehradzkiej, podkreślając tradycyjnie silny związek Austrii z Niemcami. W studiu profesor Piotr Madejczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki Uczelni Łazarskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Rektorze. Odnosząc się do spekulacji, że pod rządami koalicji Chadeków z Austriackiej Partii Ludowej i z eurosceptyczną Austriacką Partią Wolności, Wiedniowi może być bliżej do państw Grupy Wyszehradzkiej niż do Europy Zachodniej, Kurz ostrzegł przed nadinterpretowaniem spraw. Są kroki i inicjatywy, w których napotykamy dobrą wolę w krajach zachodniej Europy. Są inne, w których być może dostaniemy aplauz od państw Grupy Wyszehradzkiej. I jeszcze inne, w których zgadzamy się ze wszystkimi 27 członkami Unii Europejskiej. To słowa kanclerza Kurza, ale na przykład w kwestii migracji Wiedniowi jest, jak się wydaje, bliżej do państw Grupy Wyszehradzkiej. Tak, znaczy to ta zmiana, która się dokonuje, ją by raczej należało mówić nie jako radykalnej zmianie, tylko zmiana akcentów i możliwości, trochę też jeżeli nowe możliwości tworzenia pewnych koalicji właśnie przy takich chociażby zagadnieniach, jak to, co się wiąże z migracjami. Bo zresztą nie wiem, czy nie należało oczekiwać chyba aż tak wiele, bo już podczas kampanii wyborczej to FPE, czyli Wolność
Warszawce to byli ci, którzy mówili, że właśnie może powinniśmy myśleć o członkostwie w Grupie Wyszehradzkiej, ale właściwie te głosy były dosyć, na szerszej scenie politycznej były dosyć odosobnione i także jeżeli chodzi o odbiór ze strony innych państw członkowskich Unii Grupy Wyszehradzkiej, reakcje węgierskie, tam raczej mówiono o tym, że trzeba wzmocnić współpracę, są nowe możliwości współpracy, zniknęły te właśnie punkty konfliktowe, które wcześniej tak bardzo przeszkadzały, ale współpraca to jest jednak coś innego niż właśnie te dywagacje na temat czy Grupa Wyszehradzka by mogła zmienić swój kształt. I w związku z tym, jeżeli tak interpretujemy, to oczywiście tak, mamy takie punkty, w których do Grupy Wyszehradzkiej. Jeżeli chodzi o ten. O to, co się dotyczy chociażby właśnie migrantów, no to widać, że ta zmiana jest radykalna. Niektórzy mówią, że to bardzo ładnie widać chociażby w sferze werbalnej. Tak jak wcześniej głównym pojęciem było flirtingę uciekinierzy, to teraz dominuje pojęcie nielegalnych migrantów. To pokazuje, jak zmienił się ton i zresztą, jeżeli popatrzeć na decyzje, które zapadały, to one będą zgodne no chociażby z tym, co mówił premier Orban. Ograniczamy przyciągające migrantów świadczenia materialne. One potem w ogóle to mają być świadczenia materialne, a nie finansowe. Właściwie zakładamy, że azylanci to będzie niewielka część, a w większości to będą osoby, które czasowo potrzebują schronienia ze względu na konflikt w miejscu, skąd pochodzą, ale gdy konflikt się skończy, powinny wrócić do siebie. Właśnie jedynie pociągnę, wydaje się, wnioski z tej swojej przeszłości migranckiej, gdzie przecież wielu migrantów przetaczało się przez terytorium Austrii i nie chcą wrócić do tej sytuacji. To znaczy, Austria przyjęła bardzo wielu migrantów i to nie tylko, to znaczy znowu nie należy postrzegać Austrii jako kraju antymigranckiego. Jest to zmiana polityki, ale jeżeli popatrzymy. Tak, spójrzmy na wojny na Bałkanach w latach 90. Przecież ogromna liczba migrantów, z których większość zostaje wówczas w Austrii. I spośród tych ostatnich też bardzo duża część, nie pamiętam ile dokładnie, ale została w Austrii. Więc okej, tutaj mamy zbieżność z Grupą Wyszehradzką, ale równocześnie Austria postrzega się wyraźnie jako część Unii Europejskiej. Właśnie będzie w niej przewodniczyć niedługo, w drugiej połowie roku. Widać, że zaczynają się takie ustalenia tego dotyczące. Około 20 stycznia jest właśnie spotkanie z panią kanclerz Merkel, które niewątpliwie będzie tego dotyczyło. Wskazuje się też, że równocześnie kanclerz Kurz jednak wolał zastrzec ten obszar zagadnień związany z Unią Europejską dla urzędu kanclerskiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało przekazane wolnościowcom, więc zgoda, to będzie polityka, która oczywiście będzie inna, ale to będzie wyważanie interesów, gdzie jest nam po drodze z Grupą Wyszehradzką. Złodzieje, weszli komornicy. No. Gdzie z kolei mamy interesy wspólne z innymi państwami. Jestem ciekawy, jak Austria sobie poradzi się z migracyjnymi. Komornicy, proszę Państwa. Złodzieje, komornicy. Być może prezydencja bułgarska nie da sobie rady w pierwszym półroczu tej kwestii. I być może cała sprawa zostanie przerzucona na barki Austriaków właśnie w półroczu. Złodzieje, komornicy. Komornicy, komornicy. Wypracować jakiś kompromis. Do piwnicy. Komornicy, komornicy. To jest istotna zmiana, bo tutaj jednak wchodzi państwo, które na początku było chyba jednym z największych sojuszników w niemieckiej polityki migracyjnej, które teraz wyraźnie się zdystansowało i któremu trudno jest zarzucić też, co niekiedy pada takie pytanie, nowi członkowie, znaczy no, nie,
mimo że trochę czasu już minęło, ale jednak nowi, trochę nierozumiejący zasad Unii Europejskiej. Austria, pozycja Austrii, nawet uwzględniając, że nie jest to państwo o tym największym potencjale, to nie jest główny rozgrywający, ale jednak mocniejszą pozycję mające. Jeśli mówimy o Wyszehradzie, o państwach wyszehradzkich, warto także odnotować bardzo ciekawy wyjazd węgierskiego premiera, tak, Viktora Orbana, który wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu bawarskiej grupy parlamentarnej CSU w klasztorze Zeon. Czy to jest możliwe, żeby to, o czym wspominał premier Orban, żeby Bawaria była Orban, Orban, Orban. Że to Orban wspominał Orban. W jednym jako trochę są Kamarnicy. Czyli znowu nie żadne jakieś członkostwo, nie mówimy o tym, zresztą Bawaria jest tylko krajem związkowym, ale jednak dostrzeżenie, że są pewne projekty, czy infrastrukturalne, czy inne, o których Kamarnicy, Kamarnicy. No a drugi to jest niewątpliwie taki wyraźny sygnał polityczny, no bo przypomnijmy, że jednak premier Orban jest dla dużej części niemieckiej sceny politycznej, szczególnie dla SPD, swego rodzaju symbolem negatywnych zmian dokonujących się w części Unii Europejskiej, którym by należało się przeciwstawić. I teraz nagle zostaje zaproszony do roli takiego honorowego gościa, który występuje razem, udziela wywiadów, więc to jest wyraźny sygnał, szczególnie, że to się nakłada na taką bawarską politykę. Tam padało ostatnio padło takie hasło, że potrzebna jest rewolucja konserwatywna. Co prawda to nie zostało do końca doformułowane. Radio Koncita, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Ekstra. To, co się dzieje na Węgrzech, jest nie tyle już w tym momencie takie to się dzieje tam na Węgrzech. To jest pokazanie pewnego kierunku. Dla Bawarczyków jest to ciekawy punkt pójścia jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej w kierunku, który być może będzie dla nich też korzystny, przynajmniej dla Bawarii. To znaczy, po pierwsze jest to zapowiedź zmiany politycznej, po drugie jest to no, konkretna sytuacja polityczna, czyli jak ograniczyć tą bardziej radykalną prawicę, czyli alternatywę dla Niemiec. No właśnie, tutaj pewne doświadczenia może przedstawić Viktor Orban Bawarczykom, bo jednak on jakoś sobie daje radę z Jobbikiem, tak? Tą partią radykalną na Węgrzech. Ta odpowiedź na pytanie, jak sięgnąć mocniej na prawo, żeby ograniczyć ten potencjał partii tych naprawdę radykalnych. Oczywiście znowu trudno jest jeszcze, to jest za krótki okres czasu, żeby powiedzieć, czy to w Bawarii zadziałało, czy nie zadziałało. Tam niektórzy co prawda wskazują, że widać niewielkie wahnięcie, czyli alternatywa trochę straciła, CSU 2 punkty, ale powiedzmy szczerze, w obliczu wyborów i jeszcze trwają trochę czasu, to nie jest, znaczy to jest jeszcze za mało, żeby móc prognozować, ale jest pewna wyraźna koncepcja polityczna. Zostawiliśmy prawą flankę, na nią weszły partie radykalne, to nie jest dobre dla systemu demokratycznego, musimy znowu to ograniczyć. I tutaj rzeczywiście, tutaj w połączeniu z tym hasłem konserwatywnej rewolucji, pewnego odejścia od modelu chcącego, no, przypomnijmy także, że Austria także przyjęła takie, właściwie można powiedzieć, że to hasło kulturalnej rewolucji, konserwatywnej rewolucji, ono także w Austrii odgrywa pewną rolę, bo to nie jest tylko, oczywiście jest obszar gospodarczy, Austria musi podjąć pewne reformy, pytanie o rynek pracy, o podatki i tak dalej, ale równocześnie wchodzi w ten obszar, nazwijmy go rewolucji konserwatywnej, czyli zmieńmy nasze nastawienie, jeżeli chodzi o takie obszary jak gender, jak ekologia, czyli traktujmy to w sposób bardziej racjonalny, mniej ideologiczny, to znaczy, krótko mówiąc, zrezygnujmy z pewnych wielkich haseł, które były wcześniej. Czyli
ta wizyta premiera Węgier w Bawarii ma swoje znaczenie, nie tylko znaczenie wewnętrzne dla Niemców, ale także i znaczenie takie dla wspólnoty europejskiej. Jest to sygnał, że być może taki kraj jak Bawaria czy też Austria mogą być krajami, które będą popierać niektóre działania państw Grupy Wyszehradzkiej w tym momencie. Tak, zmienia się ton, debaty publicznej w Unii Europejskiej i z tego to też jest ważne. To ciekawe będzie, co dalej będzie się działo na linii Wiedeń, Monachium i kraje Grupy Wyszehradzkiej. Profesor Piotr Madajczyk, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. A w świecie powiększeń to już wszystko. Bogumił Hussejnow. Do usłyszenia. Reklama. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflow. Ostro grasz. Na maksa. Ruszyła. Wielka wyprzedaż. Nic nie ma tu na maksa.